Witam Państwa, Michał Trześniewski. To jest program Wolne Głosy Zagranica. Rosjanie wycofują się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O tym będziemy rozmawiać. Jest z nami pan Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam, dzień dobry. W tym tygodniu Rosjanie poinformowali, że rezygnują z udziału w projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ostatni rosyjski astronauta, czyli kosmonauta, ma opuścić stację w 2024 roku. Panie dyrektorze, czy to jest jakaś znacząca decyzja? Co ona oznacza, że Rosjanie będą teraz próbowali zbudować własną stację? Czy być może rezygnują z badań kosmicznych i szeroko pojętych podbojów pozaziemskich? Jakby pan mógł skomentować tę decyzję? Przy całych tych ohydnych działaniach, które Rosjanie dzisiaj robią na Ukrainie i pewnie też zastanawiają się, jak pewnie w przyszłości również w innych kierunkach militarnie uderzyć, trzeba przyznać, że Rosjanie mieli dość duży wkład w budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dlatego że Rosjanie byli pierwszymi z tych, którzy tę stację zaczęli budować. Pierwsze moduły, pierwsze elementy tej stacji zostały wysłane przez Rosjan. To pierwsze te elementy, które były, z których składa się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, były zbudowane w Rosji. Też część rakiet, które były używane, rakiety Proton, to były rakiety rosyjskie. Faktem jest, że część z tych modułów, tych pięciu modułów, w tym moduł Zarya, był zbudowany za pieniądze Stanów Zjednoczonych. To był ten pierwszy moduł, od którego zaczęła się budowa stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 24 lata temu. Ale już później kolejne te moduły były budowane przez Rosjan, przez rosyjskich inżynierów. No, ten główny pierwszy moduł mieszkalny Zvezda, który został wyniesiony w 2000 roku, czyli 22 lata temu, i od niego zaczęła się tak naprawdę budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To od niego zaczęło się konstruowanie do tej Zvezdy. Były przyłączane kolejne moduły, których dzisiaj mamy już kilkanaście, a licząc jeszcze takie elementy dokujące, dodatkowe elementy związane z pozyskiwaniem energii słonecznej, to mamy ich ponad 20. Więc on był istotny, ale przy dzisiejszej sytuacji, międzynarodowej i tym ogromnym napięciom, które są w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, to wycofanie się Rosjan z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest jakby naturalnym krokiem, który obydwie strony pewnie wspólnie uzgodniły. Tego nie można zrobić od razu, dlatego że Rosjanie tam przebywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Amerykanie korzystają też z tej infrastruktury, która tam się znajduje, więc pewnie będzie to następowało etapami, no ale na pewno ten świat zachodni, który kieruje stacją, bo weźmy pod uwagę to, że w skład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wchodzą organizacje i tej instytucji zarządzającej stacją, wchodzą organizacje ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z państw, które są członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej, najpotężniejsze państwa, najpotężniejsze gospodarki, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, czy też Japonia i Brazylia, to już spoza ESA, no to one mają większość udziałów w tym konsorcjum. W związku z tym naturalnym jest wycofanie się Rosjan z tego dążenia do pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Zaraz przejdziemy jeszcze do tej modułowości i do tego, co należy do Rosjan w ramach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale poproszę jeszcze pana dyrektora o kilka zdań wyjaśniających, czym ta stacja jest. Ona w 1998 roku pierwsze moduły zostały wystrzelone, natomiast ona jest już tak permanentnie zamieszkiwana przez astronautów od roku 2000, także od tamtego... Od listopada 2000 roku. Stacja, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest największym obiektem w kosmosie zbudowanym przez człowieka. Gdybyśmy zbudowali model w skali 1 do 1, to byłby troszeczkę większy niż boisko na Stadionie Narodowym,
kosmicznym w Warszawie. Stacja, międzynarodowa stacja kosmiczna, jej powierzchnia nie liczy się tak naprawdę w metrach kwadratowych, bo trudno byłoby to dokładnie przeliczyć na to, co mamy na Ziemi, ale w metrach sześciennych. Przestrzeń, którą mogą wykorzystać astronauci do różnych celów, to jest około 1000 m3, z czego do takiego bieżącego wykorzystania, gdzie nie trzeba zakładać skafandrów, kombinezonów specjalnych, to jest około 60%, czyli około 600 m3, czyli to można byłoby policzyć, że to jest 4 mieszkania o powierzchni 50 m2. Więc dla tych 11 astronautów, którzy tam mieszkają, z jednej strony może wydawać się to nawet sporo, ale z drugiej strony tych modułów mieszkalnych jest, te moduły mieszkalne mają powierzchnię właśnie łącznie niewiele więcej niż takie mieszkanie 50-metrowe. W związku z tym, jeżeli maksymalnie na stacji przybywa 11 astronautów, to już trochę ciasno jest w takim 50-metrowym mieszkaniu. Pozostałe te powierzchnie lub kubatury to są te elementy, w których i te miejsca, gdzie prowadzi się badania naukowe, te miejsca, gdzie dokują statki zarówno transportowe, jak i statki, które dowożą ludzi, czy transportują ludzi na orbitę. No więc możemy powiedzieć, że to jest największe laboratorium i największy obiekt zbudowany przez człowieka w kosmosie, który od czasu do czasu też można zobaczyć na naszym niebie. No właśnie, ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna składa się z modułów. Pan dyrektor mówił, że nawet może ich być ponad 20 już na tę chwilę. Ja sobie wypisałem nazwy tych najważniejszych, bo każdy z tych modułów ma nazwę. Zvezda, Destiny, Columbus, Kibo, Nauka. Jak to jest z tymi modułami, z tą modułowością Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? I jeszcze dopytam, co należy do Rosjan, jaka część, jakie moduły z tej stacji? Rosjanie mają 5 modułów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w tym te najstarsze, które zostały, z których zaczęła być budowana stacja kosmiczna. No warto też powiedzieć, że Rosjanie mają dość duże doświadczenie, bo wcześniej eksplorowali Międzynarodową Stację Kosmiczną Mir, która była wtedy największym obiektem w kosmosie, też wielomodułowa, i ona i tak naprawdę Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zastąpiła Mira. Rosjanie planowali zbudować Mira 2, no ale rozpad Związku Radzieckiego uniemożliwił to i w związku z tym rozpoczęto rozmowy już międzynarodowe, bardzo szerokie, między Rosjanami, Stanami Zjednoczonymi, europejskimi partnerami, którzy postanowili wspólnie zawiązać konsorcjum i wspólnie budować Międzynarodową Stację Kosmiczną, z bardzo prostego powodu, z powodu pieniędzy, żeby postanowiono podzielić się tymi kosztami. Rosjanie mają 5 modułów z tych prawie 20 modułów stacji kosmicznej. Od tego najstarszego zacznijmy, Zarya, który dzisiaj jest już no najbardziej wyeksploatowanym. Od niego zaczęła się budowa, później ten Zvezda. To był moduł, który był pierwszym modułem mieszkalnym i to tam właśnie pierwsi astronauci, którzy w listopadzie i kosmonauci w listopadzie zasiedlili po raz pierwszy Międzynarodową Stację Kosmiczną, zamieszkali. No i jest jeszcze moduł Nauka. To jest moduł, który został niedawno dołączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest kolejny duży moduł, którym prowadzone są badania naukowe. No i dwa moduły takie dokujące i techniczne. Tak naprawdę jeden moduł dokujący, który pozwala na dokowanie statków kosmicznych. Drugi moduł dokujący. Jest jeszcze jeden moduł, taki mniejszy, powiedzmy moduł sanitarny, w którym gromadzone są odpady czy inne nieczystości, które są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście jest moduł Destiny. To też jeden z pierwszych modułów, który został dołączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest oczywiście moduł Columbus, który wywodzi się właśnie od projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo Europejska Agencja Kosmiczna też planowała budowę własnej stacji kosmicznej, takiej stałej. On został dołączony w 2008 roku. To jest taki jeden z głównych modułów badawczych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście są też moduły amerykańskie, których jest najwięcej. No i jest moduł japoński, który też intensywnie jest eksplorowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Widzimy właśnie taki przelot z kamerą po wnętrzu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, po tych poszczególnych modułach. Natomiast, tak jak pan dyrektor wyjaśnił, kilka z nich należy do Rosjan. I pytanie, co teraz Rosjanie mogą zrobić? Czy oni mogą odpiąć te moduły i na bazie nich zbudować jakąś swoją stację kosmiczną?
Jakie mają tutaj asy, karty w rękawie, że tak powiem? Raczej odpięcie czy demontaż tych modułów jest niemożliwe. One są po drugie bardzo wyeksploatowane, więc odłączanie ich, budowanie na ich bazie nowej stacji takiej z udziałem na przykład Chińczyków wydaje się mało prawdopodobne. Pewnie Rosjanie będą w jakiś sposób chcieli sprzedać te moduły, być może konsorcjum, być może oddać je w użytkowanie na kolejne lata, pewnie pobierając za to stosowne opłaty. I to jest chyba najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Być może zdarzy się tak, co zresztą podkreślali szefowie NASA i nowy szef Roskomu, że będzie tak, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zawsze będzie jakiś rosyjski astronauta, kosmonauta, który zna technikę, czy zna dokładne technologiczne rozwiązania zastosowane w tych modułach. Pamiętajmy, że gdy te moduły były budowane, one karty te technologiczne, instrukcje obsługi oczywiście miały w języku angielskim, ale przede wszystkim w języku rosyjskim, więc tak, żeby nie było żadnego problemu później z ich eksploatacją. Więc to nie jest tak, że w całości Rosjanie nagle opuszczą i zostawią sobie pole do budowy nowej stacji z Chińczykami, ale pewnie jakaś współpraca nawet w zakresie serwisowania tych modułów, które na pewno nie zostaną odczepione od tej stacji i przeniesione na jakąś inną orbitę, bo to jest technicznie po prostu dzisiaj niemożliwe. Pewnie w taki sposób ta współpraca jeszcze będzie funkcjonowała, a być może na zasadach komercyjnych podobnych jak ta współpraca polegająca na przez 10 lat na wynoszeniu amerykańskich astronautów w przestrzeń kosmiczną rosyjskimi rakietami Sojuz. Czy to wycofanie się Rosjan z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oznacza, że oni na razie zaprzestają podboju tej sfery pozaziemskiej? Czy oni już jakoś skonkretyzowali swoje kolejne kroki? Czy mają jakieś plany? Pan dyrektor mówił chociażby o współpracy z Chińczykami. Rosjanie mieli bardzo dużo umów i kontraktów podpisanych zarówno z Amerykanami, jak i Europejską Agencją Kosmiczną. Dzisiaj już wiemy, że Rosjanie na pewno wspólnie z Agencją Europejską nie zrealizują projektu wysłania kolejnego łazika na Marsa. Ten projekt został zawieszony, o czym poinformowała niedawno Europejska Agencja Kosmiczna właśnie z powodów wojny na Ukrainie i bardzo znacznego ograniczenia współpracy w zakresie podboju kosmosu, tego do celów pokojowych. Natomiast doskonale wiem, że Rosjanie, mając swoje kosmodromy, szczególnie te blisko koła podbiegunowego, wykorzystują przestrzeń kosmiczną przede wszystkim do celów militarnych. Ten ideał naszego wykorzystywania kosmosu do celów pokojowych gdzieś przez Rosjan już dawno został schowany głęboko do sejfów i Rosjanie przede wszystkim dzisiaj wykorzystują przestrzeń kosmiczną do celów militarnych i to nawet obserwatorzy nieba mogą sobie zobaczyć dziwne operacje na tych orbitach biegunowych, po których poruszają się satelity wojskowe, satelity szpiegowskie rosyjskie. Natomiast oczywistym kierunkiem Rosjan w przypadku zaprzestania lub ograniczenia znacznego współpracy z Amerykanami czy Europejską Agencją Kosmiczną jest to oczywiście kierunek chiński, dlatego że Chińczycy budują swoją stację kosmiczną i być może pewnie w części korzystają też z technologii, dawnej technologii radzieckiej. W związku z tym naturalnym kierunkiem współpracy Rosjan jest w tej chwili kierunek chiński. O Chiny jeszcze zapytam, natomiast jeszcze dosłownie ostatnie pytanie o Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo to jest temat absolutnie fascynujący. Ona orbituje wokół Ziemi średnio na poziomie 400 kilometrów. Czy to oznacza, że widać pewne obiekty z tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które znajdują się na naszej planecie? Co mogą zobaczyć astronauci? Ależ oczywiście bardzo dużo zdjęć w internecie możemy znaleźć zrobionych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście widzimy kontury miast, widzimy to, co się dzieje na naszej planecie. Oczywiście na stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajdują się zarówno kamery w podczerwieni, które obserwują naszą planetę. Ta podczerwień jest przezroczysta dla chmur, więc można obserwować również to, co znajduje się pod tymi chmurami. No ale oczywiście piękne obrazy naszej planety. Ale w związku z tym, że ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest potężnym obiektem i lata, i, że tak powiem, obiega Ziemię po orbicie też niezbyt wysokiej, bo tych 400 kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, to również Międzynarodową Stację Kosmiczną można zobaczyć na naszym niebie. I dzisiaj polecam wszystkim tym, którzy mają ładną pogodę u siebie, żeby
o 21:40 wyjrzeli przez okna, bo jasna taka gwiazda nisko nad horyzontem, kilkanaście stopni nad horyzontem będzie się przemieszczała. To jest niestety ostatni przelot. Kolejne przeloty za kilka tygodni dopiero będą widoczne z Polski, ale również z Polski można zobaczyć Międzynarodową Stację Kosmiczną. My również transmitujemy z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Ostatnio w zeszłym tygodniu robiliśmy transmisję dwóch przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc można też do nas, do naszych mediów społecznościowych sięgnąć i tam zobaczyć właśnie przelot ISS nad Polską. Bardzo ciekawa informacja do zapamiętania. Jeszcze zapytam... 21:40 dzisiaj. Tak, będzie z Polski widać Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jeszcze zapytam o Chińczyków, ponieważ no w tej chwili na niebie mamy, we wszechświecie w zasadzie mamy dwie stacje kosmiczne. Jedną tą, o której rozmawialiśmy, międzynarodową, i drugą chińską. Chińczycy od roku mają swoją stację kosmiczną i teraz starają się ją rozbudowywać. Jak wygląda, panie dyrektorze, ten chiński projekt stacji kosmicznej? No, ten chiński projekt wygląda oczywiście dużo skromniej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale z drugiej strony jest to projekt ambitny, który pokazuje, że Chińczycy będą głównym konkurentem NASA, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu. Posiadanie stałej bazy w kosmosie, bo na tym polega posiadanie własnej stacji kosmicznej, czyli posiadanie stałej bazy na niskiej orbicie daje ogromne możliwości, zarówno jeżeli chodzi o rozwój technologii, rozwój medycyny, ale także inne badania, które są wykorzystywane. Pamiętajmy, że Chińczycy mają dużo większe ambicje, bo chcieliby też założyć stałą bazę na Księżycu jako pierwsi. No i tutaj Amerykanie czują oddech Chińczyków. Natomiast ja do końca nie wierzę, że Chińczycy będą w stanie być lepsi, jeżeli chodzi o Amerykanów w podboju Srebrnego Globu, chociaż oczywiście pierwsze kroki w tym zakresie wykonali, no bo już kilka sond bezzałogowych, takich robotycznych na Księżycu wylądowało, chińskich sond kosmicznych, no i one tam wykonują swoje misje, swoje badania. Powtórzę za panem dyrektorem. Dzisiaj o godzinie 21:40 będzie z Polski widać na niebie Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nie przegapmy tego, bo następna taka okazja będzie dopiero za kilka tygodni. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Pan Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka, był naszym gościem. Kłaniam się, panie dyrektorze. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na poniedziałek. Dobrego weekendu, dobrego wieczoru.